Witam serdecznie. Z Krzysztofem Winiarskim spotykamy się po raz kolejny i znowu porozmawiamy o brudach polskiej polityki, biznesu i tak dalej. Agencja Nieruchomości Rolnych, tak jak w ogóle Agencja Rynku Rolnego i tak dalej, to są agencje, w których można robić przekręty na ogromne pieniądze. Jeżeli nie ma nad nimi kontroli i ktoś jest pazerny na te miliony, tak jak było za czasów PSL-u, PO, wymyślił patent na obejście VAT-u, to znaczy na kradzież VAT-u, po prostu zarabianiu na VAT-u. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Polski Holding Nieruchomości jest spółką Skarbu Państwa, czyli państwową, czyli naszą, to znaczy, że oni okradali własną matkę. A ja już pracowałem pod przykryciem dla organów ścigania i te organy ścigania coraz bardziej ścigały mnie niż przestępców. Nie miałem się już do kogo udać. Władza była jaka była i Bronisław K. i reszta zupełnie nie zwracali uwagi na moje raporty. Pomyślałem, a w międzyczasie dostałem informację, że policjanci i niektóre służby ochraniają przestępców. No to poszedłem do policji, czyli Biurze Spraw Wewnętrznych.